Cześć. Ten oto kaktus jest z 2019. Tak wyglądał w 2020. A to zdjęcie jest z lutego tego roku. I teraz tak wygląda w sierpniu 2021. Więc jak widzicie, szybko rośnie. A jak się nazywa? Oto jego botaniczna nazwa. Natomiast możecie go też znać pod nazwą smoczy owoc bądź pitaja. Postanowiłam go przesadzić, żeby dać mu więcej miejsca, żeby tak ładnie się dalej rozrastał. Więc nie będę całej tej ziemi usuwać, bo wiem, że podłoże jest dobre, bo moje, jak widzicie, już też ma dosyć bardzo rozwinięty ten system korzeniowy. A podłoże, które zastosuję, to jak zwykle takie moje do kaktusów epifitycznych, czyli trochę kory, ziemia, pumeks wulkaniczny, perlit oraz piasek. Oczywiście po przesadzeniu nie podleję go, wstrzymam się. Tu zaznaczam od razu, że w zimie nadal go podlewam, ale bardzo mało i rzadko, tak żeby tylko nie zwiąć, że tak powiem. I w zimie z foliaka przenoszę go do domu, gdyż on no, nie lubi zbyt zimnych temperatur, tak do 10 stopni, a we foliaku może spać oczywiście zimą i w nocą, zwłaszcza nawet do minusowych temperatur. Stawiam go w pomieszczeniu, które kiedyś było moją jadalnią, teraz to taki mój kącik roślinny. Jest tam nadal chłodno, bo mam zakręcony kaloryfer. Stanowisko generalnie jasne, z dużą porcją światła. W ogóle jak widzicie, ma trochę jakby takie ciernie, ale nie dajcie się oszukać, jest bardzo fajny w dotyku, miły, w ogóle nie kuje. A czemu się nazywa smoczy owoc? Jest to owoc jadalny, ponoć przypomina w smaku melona, nie wiem, sama nie jadłam. Jeszcze jest za mały mój okaz, by wyprodukować owoce. Nie kwitnął również też. Czasami możecie zobaczyć, że tworzą się korzenie powietrzne z tego względu, że kaktusy epifityczne przyczepiają się nimi do drzewa, nie są pazożytami, więc nie korzystają z wody, z jedzenia, które drzewo dostarcza, po prostu przez te korzenie powietrzne same absorbują wilgoć i składniki odżywcze. Czasami takie korzenie powietrzne są wytwarzane już z tego względu, iż brakuje roślinie składników odżywczych bądź wilgoci, jest za mała ta wilgoć, więc można postawić taką roślinę na przykład na mokrych kamyczkach. Zrobiłam zresztą już filmik o ripsalisach, czyli patyczakach i epifilium, które również są kaktusami epifitycznymi, także zapraszam do obejrzenia, link tutaj u góry. A Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku, zapraszam do subskrypcji, do komentowania. I to wszystko na dziś, do następnego razu, pa!